Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak sztuczna inteligencja i automatyzacja rewolucjonizują call center? To, co dzisiaj dzieje się w tym obszarze, było nie do pomyślenia jeszcze 5 lat temu. Na to, co dzisiaj jest nowością, no za kolejne 5 lat stanie się must have dla biznesu. Dlaczego tak twierdzę? No bo wiele wskazuje na to, że już w 2027 roku wydatki na sztuczną inteligencję w centrach obsługi klienta mają wzrosnąć o bagatelne ponad 4 miliardy dolarów. W dzisiejszym odcinku podcastu zastanowimy się, co kieruje tak dynamicznym wzrostem inwestycji, jak technologie te wpływają na komfort pracy agentów oraz przyspieszają onboarding nowych pracowników. Dodatkowo omówimy zagadnienia związane z personalizacją interakcji, która, jak się okazuje, jest kluczowa w budowaniu trwałych relacji z klientami. Ja nazywam się Karol Bancerz, a Wy słuchacie podcastu Rzecz o kliencie. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta. A moim gościem jest Kamil Paduch, dyrektor do spraw sprzedaży w Tide Software. Cześć Kamilu. Cześć. Kamil, spotykamy się tak naprawdę po to, żeby porozmawiać i pobawić się troszeczkę we wróża Macieja, no bo jesteśmy jednak bądź co bądź panami, więc nie będziemy mówić o wróżkach, zębuszkach. Chciałbym z tobą porozmawiać na temat tego, co jest modne w branży obsługi klienta, w branży contact center, no bo wszyscy mówią o tym, że jest to jednak ta sztuczna inteligencja, ta automatyzacja, ale mam takie podskórne przeczucie, że tam jeszcze coś jednak jest i właśnie o te coś jeszcze chciałbym ciebie zapytać. No modna na pewno nadal jest bardzo dobra obsługa klienta. I tutaj na myśl przychodzą mi takie badania Salesforce, które widziałem jakiś czas temu, że 48% klientów potrafi zmienić markę, z której korzysta, tylko dlatego, jeśli wiesz, że w innym miejscu jest lepszy poziom obsługi. No i tutaj w zasadzie to bym się zastanowił, co to znaczy ten lepszy poziom obsługi, bo to, co teraz ja obserwuję, to jest po prostu szybka i konkretna odpowiedź. Nawiązując do tego, co powiedziałeś odnośnie modnych, tutaj bym powiedział modnych narzędzi, no to powiedziałbym zdecydowanie, że ja przynajmniej zauważam w ostatnim czasie, że prym wiodą automatyzację na pewno na wielu płaszczyznach. U nas od jakiegoś pół roku, roku bardzo takim modną automatyzacją jest automatyzacja na poziomie IVR, czyli coś, co ma bardzo mocno odciążyć agenta. Nie ma się agent skupiać na tych takich trywialnych rzeczach, które w zasadzie skupiają się na tym, że on otworzy CRM-a, sprawdzi, nie wiem, chociażby stan konta i przeczyta ten stan konta klientowi, tylko to tutaj dajemy w automatyzację, gdzie klient autoryzuje się na IVR-ze swoją daną, nie wiem, czy numerem klienta, czy numerem PESEL. Jest autoryzacja, odpytanie bazy i wtedy dostaje z automatu chociażby informację o stanie konta. I to jest coś, co ja uważam, że w ostatnim czasie bardzo mocno tak jakby wraca w sumie trochę z lamusa, bo to jest produkt już dość stary, ale nadal potrzebny klientom. Słucham? Nadal potrzebny klientom. Nadal potrzebny klientom. Na pewno personalizacja to też jest coś, co jest jazzy cool. No i ostatnio my przynajmniej uważamy, że bardzo modny jest RCS, czyli SMS 2.0. No i tym produktem faktycznie klienci też się interesują. No jest to coś nowego na pewno. Okej, a wytłumaczysz może naszym słuchaczom, czym jest ten RCS? No RCS to tak w dużym skrócie funkcjonalność SMS-a, nawet nie funkcjonalność, docieralność SMS-a, a funkcjonalność komunikatora, czyli tak jak, no każdy z nas pewnie wie, czym jest SMS. Dzisiaj sobie nawet wymieniliśmy po SMS-ie z rana. To prawda. Gdyby to był RCS, no to by był po prostu, mógłbyś troszeczkę więcej opcji z nich zrobić, bo chociaż ty chyba masz też iPhone'a. Tak, więc tak. Funkcjonalności są bardziej, no bo to już nie jest SMS, tylko iMessage, więc te funkcjonalności są trochę bardziej zaawansowane, czyli widziałeś, że odczytałem, jakbyś coś tam pomylił, jakąś gafę, no to też potrafiłbyś tego SMS-a sobie wycofać. To prawda. W normalnym SMS-ie takiej możliwości nie mamy. Nawet mogę twojego SMS-a polajkować.
No w którym no to normalnie nie ma takiej możliwości, ale pokazuje to też... Go też wyśmiać możesz, nie? No tak, 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 to prawda, ale to pokazuje, że jednak odchodzimy od tej standardowej komunikacji pisanej na rzecz komunikacji bardziej cyfrowej i te bardziej cyfrowe to jest właśnie ten RCS, czyli to jest taki SMS 2.0, o którym powiedziałeś, bo on jednak mimo wszystko daje większe możliwości interakcji klienta marki z klientem albo klienta z samą marką, no bo mamy pełniejszy wgląd w to, w jakim procesie etapowym jest on wykorzystywany, a dzięki temu możemy bardziej dostosować tą komunikację pod potrzeby klientów. Tak przynajmniej odczuwam, jak sobie kiedyś o RCS-ie dużo czytałem, a był to taki moment boomu, jak wprowadzano RCS-y pierwsze na rynek, no to rzeczywiście tam te możliwości były dość ciekawe. No dobra, personalizacja RCS, czy coś jeszcze? No, to na pewno nie będzie jakieś odkrywcze i bardzo fajowskie narzędzie, ale ja też zaobserwowałem, że w ostatnim czasie bardzo do łask wraca transkrypcja. I to mi się wydaje, że też to się bierze z tego, że po prostu kiedyś to był dużo większy koszt. W zasadzie ten koszt jest ten sam, bo on był porównywalny z minutą rozmowy, ale tak jakby koszt tego agenta był dużo niższy w momencie, kiedy te wszystkie wynagrodzenia, jest inflacja, wszystko poszło do góry, to ta transkrypcja faktycznie staje się dość tanim produktem. Teraz dużo bardziej opłaca się skorzystać z takiej transkrypcji niż wsadzać człowieka, który będzie na przykład przesłuchiwał rozmowy i je tagował. Mhm. Więc to jest coś, co no moim zdaniem, tak jak właśnie ten IVR z odpytywaniem bazy, przeżywa taki renesans. Czyli ta transkrypcja jest też elementem takim wstępnym pod, nie wiem, na przykład szkolenie sztucznej inteligencji albo kontrolę jakości? Dwojako, dokładnie tak jak powiedziałeś. Może być podwaliną pod AI-a i może być właśnie tą taką formą kontroli, sprawdzania. Mhm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ... Tak mówi się ogólnie, że takim ogólnym trendem rozwoju w ogóle form komunikacji marki z klientami będzie w pewnym momencie zastąpienie człowieka przez sztuczną inteligencję. I tak się zastanawiam, że ta sztuczna inteligencja jednak jest pewnym rozwiązaniem na nasze bolączki naszej branży, ale z drugiej strony nie jest to doskonałe rozwiązanie. No bo z jednej strony pamiętać musimy o tym, że jest człowiek po tamtej stronie słuchawki, po naszej stronie słuchawki również jest człowiek, tylko problem polega na tym, że tych ludzi, którzy pracują w branży obsługi klienta, jest coraz mniej. I teraz panuje takie przekonanie, żeby tych ludzi jednak nie zwalniać z uwagi na wykorzystywanie sztucznej inteligencji, tylko przesuwać ich do bardziej zaawansowanych procesów, żeby oni mogli się bardziej zaangażować, wykazać itd., itd. Więc to jest oczywiste, ale... Wiem doskonale, że mówi się w branży, że sztuczna inteligencja może pozwolić na zmniejszenie ilości utraconych połączeń. Szacuje się, że to może być nawet 20%. Pytanie tak naprawdę, czy ty też to obserwujesz, czy ty też jakby czujesz, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja wcale nie jest taka zła, jak ją niektórzy malują? Znaczy na pewno nie jest zła. Na pewno bym nie szedł tak daleko, że zaraz ona nam powycina ludzi i pozastępuje. To w mojej ocenie się nigdy nie wydarzy. To będzie narzędzie, które ma nam ułatwiać, no bo to równie dobrze, jak wchodził internet, no to też miały być czasy po prostu, że nikt nie będzie już książek czytał, tak samo jak, nie wiem, tam książek, powiedzmy, nikt nie będzie encyklopedii korzystał. No może to się akurat sprawdziło. To się akurat sprawdziło, tak, ale jeżeli chodzi o czytanie książek, nie do końca, bo widać za moimi plecami, że tych książek trochę jest. Dokładnie. To po pierwsze, po drugie, tak samo jak e-czytniki wchodziły, też miał nikt nie czytać książek. No i w ogóle internet miał być po prostu zniszczeniem cywilizacji. I tak jakby ze wszystkim, co jest nową technologią, no to w zasadzie każdy sieje jakiś terror za tym. W mojej ocenie, no nie, to będzie narzędzie, które będzie bardzo mocno wspierać ludzi. Zresztą ja byłem na takiej konferencji, gdzie ty prowadziłeś, nie wiem czy wywiad to będzie dobre słowo, raczej debatę z ludźmi, którzy odpowiadają za AI-a. No i to jak tylko troszeczkę wejdziemy w ten temat głębiej, no to się okazuje, że to jest po prostu bardzo dobry kalkulator, który korzysta z bardzo dużych zbiorów danych i tyle. No tak jakby człowieka kalkulator nigdy nie jest w stanie zastąpić. Co do tego DLR-a i tych 20%, to faktycznie my nawet obserwujemy na swoim przykładzie do 30%, bo tam mamy około 20% oszczędności na minucie, czyli w całej skali to jest około 30%. I to jest faktycznie DLR, który bazuje na
na sztucznej inteligencji i on co więcej robi, no bo tak jak każdy pewnie wie, na czym polega dialer, czyli to jest ta analiza krótko taka terminowa, czyli ile mamy połączeń, jaka jest dodzwanialność, odbieralność, ilu jest agentów i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tego mamy prosty algorytm, gdzie ten dialer sobie dopasowuje ilość nadzwonień. I to, co tutaj robimy my więcej, to jest predykcja długoterminowa, czyli dialer korzysta ze wszystkich zdarzeń, które my posiadamy. To jest ponad 2 miliardy zdarzeń w skali roku, czyli w skali kwartału powiedzmy docieramy do takiego kontaktu około 15 razy i na takiej podstawie oszacowujemy najbardziej prawdopodobny moment dodzwonienia. No i tutaj do tego wykorzystujemy sztuczną inteligencję, no i ona w żaden sposób nie jest w stanie zastąpić człowieka, no bo tą rozmowę i tak musi poprowadzić na koniec człowiek. Ta sztuczna inteligencja tylko pomaga w wytargetowaniu najlepszego momentu dodzwonienia się do tego klienta. Mhm. Czyli sztuczna inteligencja, tak jak mówiłeś, i to jest słowo klucz tak naprawdę w zrozumieniu tego, po co ona nam służy, to jest narzędzie. I ono jest tak dobre, jak dobrze są ludzie, którzy je zaprojektowali. Tak się mówi. Dokładnie. No dobra, to mamy takie trochę praktyczne podejście do tego, jak wykorzystujecie wy w codziennej pracy działów obsługi klienta tą sztuczną inteligencję. Takich rozwiązań, które mają za zadanie wspierać konsultanta jest, gdybyśmy chcieli wymieniać, pewnie znacznie, znacznie więcej. Z drugiej strony wiemy doskonale, że to zresztą co powiedziałeś, że jednak spokojnie nasi telemarketerzy nie muszą się obawiać o utratę pracy, mogą się obawiać tylko jednej rzeczy. I to jest bardzo istotne, tego, że będą robić coraz bardziej zaawansowane rzeczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No w końcu nie będą tylko i wyłącznie zajmować się oferowaniem pościeli bądź garnków, ale będą robić na przykład przelewy. Znaczy może przelewy to niekoniecznie bankowe, bo to się robi już samodzielnie, ale tak. Na pewno będą bardziej mogli być zaangażowani w problemy klientów, którzy do nich telefonują, no a z drugiej strony będą w stanie pomóc im, bo sztuczna inteligencja też będzie im podpowiadała, co w danej sytuacji mogą zrobić z rozmówcą. To przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, który sobie przygotowałem, a który wydaje mi się też być bardzo istotny i bardzo powiązany z tym, co dotychczas powiedziałeś, a więc o tym IVR-ze. Dialer to już chwilkę porozmawialiśmy, ale jest też pewnie setki innych rozwiązań, które mają za zadanie usprawnić obsługę, pracę działów obsługi klienta. No i często te działania są, jak pewnie każdy z nas doskonale wie, odbywają się jakby w tle samej komunikacji. Są też kompletnie niewidoczne dla konsultantów, choć niektórzy bardziej zaawansowani w temacie mogą już co nieco wiedzieć na temat dialera. Tak się podobno awansuje. Jak się człowiek dowie o tym, na czym polega dialer, to od razu robi awans. Nie wiem, czy w twoim wypadku to tak było, natomiast w moim akurat tak się zdarzyło, więc to potwierdza jakby regułę. Natomiast czy twoim zdaniem przyszłością contact center będzie właśnie wykorzystywanie tej technologii, czy uzyskiwanie wysokiej skuteczności poprzez tą technologię? Absolutnie obydwa bym powiedział. Podpisałbym się pod obydwoma. No bo tak jakby to drugie, co powiedziałeś, no to już my to robimy. Tak jakby wykorzystujemy to narzędzie do tego, żeby ono nawet może nie tyle co agentowi, no bo pewnie niekoniecznie każdy agent będzie super zadowolony, że tych połączeń ma jak najwięcej, jak najmniej spędza czasu na przerwie. Ale jeżeli chodzi o samą firmę, tak jak w moim przypadku, no mojego klienta, no to on na pewno będzie zadowolony, że ten czas jest mocno okrojony i tak jakby skupia się to narzędzie tylko na tym, żeby agent jak najwięcej rozmawiał. Co do pierwszego, to my już też jesteśmy po takim małym pocu z jednym z naszych partnerów, gdzie wykorzystaliśmy akurat właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, w zasadzie na co ty zwróciłeś uwagę, czyli na transkrypcję, gdzie jest podwaliną pod AI-a. I my zrobiliśmy właśnie transkrypcję sobie takiej rozmowy, a następnie dodaliśmy akurat w tym przypadku czata GPT, wtedy to był jeszcze chyba 2,5. I wykorzystaliśmy to na takie narzędzie backendowe dla klienta, czyli do wykorzystania dla klienta, jego klienta, czyli dla osoby dzwoniącej i dla agenta, który prowadzi tą rozmowę. I to było w ten sposób, że no oczywiście po transkrypcji dochodziła analiza, to wszystko było w czasie rzeczywistym, więc taki supervisor mógł sobie to podglądać na bieżąco.
Jeżeli chodzi o tego klienta, z którym rozmawiał agent, to mieliśmy kilka ocen. Tam było 4 albo 5, dobrze nie pamiętam, gdzie była oceniana komunikatywność, współpraca, zrozumienie sytuacji. Była ocena od 0 do 10, jak ten klient jest oceniany, czyli czy dobrze się z nim współpracuje, czy on rozumie w ogóle, o czym z nim rozmawiamy. Była mikronotatka zrobiona w postaci jednego zdania. I tak samo było, jeżeli chodzi o ocenę agenta. Czyli też ocenialiśmy tam około 5 takich atrybutów, nazwijmy to, już dokładnie nie pamiętam, ale była na pewno dokładność, komunikatywność, zrozumienie problemu, gdzie też to była ocena od 0 do 10 i też zrobiona jednozdaniowa notatka. Więc no, to jest coś, co i pomaga i agentowi, i superwajzorowi. Więc znowu tutaj mamy dwie korzyści. To taka szybka analiza tego, co mówi klient, tego, co mówi konsultant, do czego nam jest potrzebna? Do tego, żeby jednak podnosić jakość, czy po prostu zwyczajnie oceniać ludzi? Myślę, że oceniać ludzi to też podnosić jakość. No, w pewnym stopniu tak. Na pewno jest to ułatwienie dla ludzi przede wszystkim, tak na pierwszy rzut oka. No bo bardzo prosty sposób, taki agent nie musi robić notatki, nie musi jej wpisywać, bo ma ją streszczoną. Wiadomo, że narzędzia no nie są wszystkie doskonałe, więc on nadal musi być, żeby sprawdzić, czy ta notatka się zgadza, ale dużo łatwiej jest poprawić jeden wyraz, przecinek, niż pisać całe 3 zdania. Z drugiej strony dla takiego superwajzora, no to też jest super narzędzie, bo nie musi oceniać tych wszystkich rozmów, przesłuchiwać ich albo wybiórczo ich brać, tylko może sobie zrobić prosty raport i zobaczyć, który agent ma najlepsze wyniki, najgorsze wyniki i po prostu przesłuchać te rozmowy, które budzą jakieś wątpliwości. No i tutaj jakby to ograniczenie czasu jest ekstra. No już pomijam to, że jeżeli gdzieś faktycznie dzieje się coś złego, no to bierzemy to sobie na warsztat, analizujemy i poprawiamy i wdrażamy coś nowe, coś, co będzie się po prostu sprawdzało, bo widać, że wcześniejszy, nie wiem, może skrypt, cokolwiek się nie sprawdzało, więc to zmieniamy. Więc to podnoszenie jakości też na pewno dzięki temu. Ja myślę, że tutaj warto byłoby też jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, bo zdecydowanie skraca się czas obsługi połączenia po zakończeniu tego połączenia. A to potrafi jednak sporo kosztować firmę, bo przy założeniu, że miesięcznie mamy kilkaset tysięcy rozmów do wykonania przez naszych konsultantów, to nawet ta jedna sekunda daje nam kilkaset tysięcy sekund, a to kosztuje już realne pieniądze. No ja bym powiedział, że nawet nie jedna sekunda, bo zazwyczaj taki wrap time to jest 20-30 sekund i teraz no 20-30 sekund to jest 20, to jest powiedzmy uśredniając pół minuty. Pół minuty to jest połowa czasu. To jest bardzo dużo. Tak. Zresztą nie po to też zostały stworzone takie wrap time, żeby ograniczać ten czas na zapisywanie notatki, bo wiadomo, że było to wykorzystywane w taki sposób, żeby sobie też wydłużać te przerwy. No, wiemy, jaka jest praktyka konsultantów, tak jest. Natomiast... Na pewno to jest kolejna rzecz, która agentom się za bardzo nie spodoba. No ale to nie każdego musimy zadowalać, a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ograniczenie czasów na właśnie obsługę procesu po zakończeniu rozmowy to jest naprawdę bardzo duży koszt dla każdej organizacji i rolą takich narzędzi jest przede wszystkim ograniczenie kosztów, a nie ich generowanie, więc tutaj na pewno mamy na in plus duży jakby element. No dobra, a jeżeli chodzi o sam komfort pracy konsultantów, no to już sobie powiedzieliśmy, że po pierwsze nie muszą pisać. Jeżeli ktoś nie lubi pisać, no to na pewno ma jakąś oszczędność czasową, ale co ważne, to też przyspiesza onboarding tych pracowników do obsługi klienta. Jest znacznie łatwiej i szybciej można wdrożyć takiego pracownika do obsługi klienta, dajmy na to na przykład na infolinii. Tak. W ogóle wydaje mi się, że bardzo ważne przy samej aplikacji to jest to, żeby jednak ta część agencka była bardzo prosta i to też jest coś, na co my bardzo mocno kładliśmy nacisk, żeby ona była po prostu jak najbardziej okrojona, żeby było jak najmniej przycisków, bo jak najbardziej prosta, jak najbardziej dostępna, także jak człowiek siądzie, to żeby mógł z niej po prostu korzystać. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to, co właśnie powiedziałeś, no to jeżeli zbudujemy dobry skrypt, a jeszcze go zasilimy sobie w takiego AI-a, gdzie agent będzie mógł powiedzmy wpisać, mało tego, że wpisać w zasadzie, no teraz to już trochę popłynę z fantazją, przynajmniej w swoim dla siebie. Ale nadal jesteśmy wróżką Maciejem, także spokojnie. Okej. No to powiedzmy, że nawet nie musi wpisywać frazy, która go interesuje, tylko to nasłuchiwanie jest w czasie rzeczywistym i
i ten AI z bazy, którą go zasilimy, może już podsuwać konkretne informacje, które on ma udzielić temu klientowi, który do nas dzwoni. Więc no, to nawet bym powiedział, że nawet nie skróci onboardingu, w ogóle może go wyeliminować w zasadzie. No, czy wiesz, no, wprowadzenie pracownika do organizacji, tak, no to fakt, ale wprowadzenie człowieka do organizacji też jest istotnym elementem jego rozwoju w samej organizacji, bo mówi się, że taki onboarding jest takim pierwszym powitaniem oficjalnym pracownika w organizacji, co buduje jego morale. I ten onboarding jest jak najbardziej istotny, natomiast ten onboarding taki stanowiskowy do już realnej pracy, im krótszy, im szybszy jest w contact center, tym znowu generujemy oszczędności. Tak. No dobra, a w takim razie co jest największym kosztem poza wynagrodzeniem w contact center? Mówi się, że pierwsze i najważniejsze to są telemarketerzy i to zarówno od tego, żeby generować koszty, jak i też generować zyski, to o tym musimy pamiętać. Z drugiej strony narzędzia, które automatyzują, też mogą stanowić koszt, ale myślę, że to nie jest koszt, tylko po prostu inwestycja. No i no nie wiem, no kwestia stworzenia skryptów. Jeżeli mamy podpowiedzi, jak mówisz, w tle online do tego, co mówi konsultant, co mówi klient i mamy równoległą, alternatywną, trochę taki scenariusz pisany on-site w trakcie rozmowy, no to jest coś, co powinno robić wrażenie. Robi wrażenie. Robi wrażenie, a uważasz, że to może być jakieś kluczowe do podniesienia, maksymalizacji efektów pracy tego konsultanta? Bo z tego, co mówiłeś, to tak wynika. To na pewno. Ale w mojej ocenie cały czas trzeba pamiętać, że to są nadal narzędzia. I to narzędzie, nie, żebyśmy najlepszy zestaw garnków sobie kupili, no to one nie ugotują za nas najlepszej potrawy. To my musimy tak jakby powkładać te wszystkie rzeczy i wiedzieć, jak to robić. Więc tutaj największym kosztem, największym kosztem będzie po prostu czas w mojej ocenie, bo będzie trzeba po prostu dużo czasu poświęcić na to, poanalizować to, dostosować to do siebie, bo mało tego, że każdy ma inną specyfikę, inaczej pracuje, ma innych swoich klientów, to jeszcze wewnątrz siebie mają też różne swoje wewnętrzne procesy. I tak jakby dostosowanie tego do siebie, to jest w mojej ocenie najtrudniejsze. Bo te narzędzia nie zrobią za nas roboty, żeby były najlepsze. To my musimy nimi zarządzić po prostu. Mhm. Nawet mówi się o tym, że firmy, które dotychczas wdrażały, mam tutaj na myśli firmy, które wdrażały to lat 4-5 lat nawet temu, spotkały się z pewnego rodzaju barierą, mianowicie te technologie, które zostały przez nich wdrożone, niestety nie działały. No ale to wynikało z tego, że nie było zasilenia ich odpowiednią ilością danych, odpowiednią ilością wiedzy. No i trudno oczekiwać z bezdeszczowego, bezchmurnego nieba deszczu, więc no, te technologie muszą mieć też chwilę na to, żeby wdrożyć się. Tak jak nie stworzono czata GPT 4.0 czy tam 4.5 od razu, bo była pierwsza wersja 2.0, jak dobrze pamiętam, potem było 2.5, 3 i tak dalej, więc musimy też pamiętać, że te narzędzia, które są razem z nami w naszych organizacjach, one się powinny z nami rozwijać i im więcej mamy rzeczywiście tych interakcji, tym doskonalsze są te elementy, ale znowu pozostaje pewna wątpliwość, mianowicie co z CX-em tych konsumentów, którzy korzystają z naszych usług, no bo jeżeli zderzymy się z organizacją, z contact center, które dopiero co startuje ze sztuczną inteligencją, to ono nie może działać na pierwszej linii frontu. Ono powinno działać jako support do pierwszej linii frontu. I o tym bardzo często w moim odczuciu i też pewnie wielu przedsiębiorców zgodzi się ze mną, że ta technologia jest dobra na drugiej linii, na takiej linii supportu dla pierwszej linii obsługi klienta, żeby działała ona w tle. I często nawet konsultanci nie wiedzą, że korzystają z rozwiązań sztucznej inteligencji, choć jak ja kiedyś siedziałem na słuchawce, to pomarzyć można było na temat automatycznych odpowiedzi IVR, logowania się i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj jest to codzienność, dzisiaj to jest normalność i nikogo tego nawet nie zaskakuje. Zresztą różnego rodzaju badania wskazują na to, że jednak kochaliśmy tą sztuczną inteligencję. A wasi klienci kochają ją? To jest w mojej ocenie tak jak z każdą nową technologią. To trzeba trochę czasu na to. No i ją trzeba po prostu na pewno dopasować do siebie.
ale z drugiej strony dostarczanie dla nich, dla tej sztucznej inteligencji jakichś pomysłów, idei, rozwiązań, podpatrywanie tego, co robi konkurencja, to też jest jednak jakaś wiedza, ale największą wiedzę dla rozwoju sztucznej inteligencji dostarczają sami klienci. Tak, trudno się nie zgodzić. Co do tego, czy kochają, tak się jeszcze zastanawiam. No w sumie to też by trzeba było chyba podzielić sobie na segmenty klientów i na to, co chcą osiągnąć, jaka to jest skala, bo no wszędzie za tym idą pieniądze, wiadomo, więc to się musi na koniec dnia... Ale z miłością zawsze idą pieniądze. No dobrze. Także musimy o tym mało też pamiętać. Jest firm, no ja bym raczej powiedział, że mało jest firm, które potrafią pójść za miłością, jakim się to nie będzie opłacać. Więc najpierw jest ta kwestia opłacalności. No mimo wszystko jednak na koniec dnia, jeżeli to nie jest miesiąc, kwartał, to chociaż po końcu, po roku, no jest ta analiza i ten wynik musi się spinać. Jak się nie spina, no to trzeba zareagować. Więc musi to się po prostu opłacać. I zacznie się opłacać. No na razie to jest coś nowego, więc ciężko powiedzieć. Każdy musi to po prostu przeliczyć pod siebie. A kiedy myślisz, skończy się ta nowość sztucznej inteligencji? Kiedy przestaniemy mówić o tym, że to jest nowa technologia? Znaczy nowa. W sumie to nie jest nowa technologia. To, co jest takiego super teraz, to, że ona jest dostępna, bo tak naprawdę to ona jest od lata. To, że my z niej możemy korzystać, że ja mogę się zalogować i sobie z niej korzystać za darmo, albo upgrade'ując się chyba tam o 100 zł i mieć pełen dostęp, no to jest coś genialnego. A kiedy to się skończy, nie wiem, pewnie jak wejdzie na kolejny level, jak będziemy mieli takiego prywatnego asystenta, który będzie cały czas przy tobie, a pozostałe rzeczy będą już bardzo dostępne. I musi się upgrade'ować, żeby to, co jest obecnie, było czymś takim codziennym, prostym, tak. Banalnym, dostępnym. Kiedyś mówiło się, że z ekspresu do kawy trzeba było korzystać poprzez przekręcanie korbki, przelewanie i tak dalej, żeby wzmocnić ciśnienie. Dzisiaj podchodzimy do urządzenia, klikamy jeden przycisk i mamy kawę. A z drugiej strony, nie wiem, na pewno pamiętasz w Pałacu Kultury i Nauki windziarki albo windziarze. Tak. Nie? No dzisiaj nie do pomyślenia, żeby był człowiek w naszej windzie, w bloku, nie wiem, w biurowcu, człowiek, który przyciska klawisze w windzie. Tak, pamiętam z filmów. A co do ekspresów, no to tak, faktycznie, zobacz, no każdy lubi sobie kliknąć przycisk, ale z drugiej strony jest bardzo duże grono ludzi, którzy lubią jednak pójść i popatrzeć, jak te przyciski się przekręca. Mało tego, no to też kawa przelewowa też jakieś odrodzenie przeżywa, więc no tak jakby jest rynek chyba na wszystko w zasadzie. Wiesz, bo z tym wszystkim jest związana konieczność celebracji pewnych rzeczy. Jeśli my rozwijamy jakieś procesy obsługi klienta, to my jakby je celebrujemy, ale w praktyce jest taka, że jednak ten ekspres do kawy na dobry CX się jednak przydaje. Mówię oczywiście o ekspresie takim wirtualnym, który pozwala nam potraktować ten cały były proces jako element, który może być w to wdrożona jakaś technologia. I póki będziemy naszą sztuczną inteligencję traktować jako technologię wspomagająca to, co my na co dzień celebrujemy, na co dzień jakby dajemy z siebie, żeby ta miłość nam rozkwitła, no, to tak pojechało troszeczkę patosem, ale z drugiej strony doskonale wszyscy wiemy, że CX to są ludzie, a ludzi trzeba kochać, a nie wykorzystywać technologii do tego, znaczy technologii trzeba wykorzystać do tego, żeby nas pokochali. Wiesz co, ale to tak bardziej, jak już jesteśmy przy tej kawie, tak sobie jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy, że to, co powiedziałeś, że trzeba celebrować. I mi się wydaje, że właśnie to, co będzie bardzo istotne i to, co się zmieni w najbliższych latach przy CC, no to właśnie będzie ta taka personalizacja. Tylko nie personalizacja tego kontaktu, tylko nawet nie personalizacja kontaktu, że ja do ciebie zadzwonię i powiem cześć Karol, bo wiem jak masz na imię, tylko taka, że ja do ciebie zadzwonię, bo wiem, że ty chcesz pogadać. I tak samo ci klienci powinni się nastawiać na to, że ktoś z ich klientów może chcieć zadzwonić, a ktoś może chcieć napisać, bo odnośnie tej celebracji tak właśnie mnie zaświtało w głowie, że zobacz, jest grono ludzi, zresztą każdy z nas ma takie pewnie w ciągu dnia też różne natchnienie. Ja mam czasem ochotę zadzwonić na infolinię i dopytać o jakieś rzeczy, bo normalnie mam na to ochotę, mam na to czas. Ale czasem jest tak, że nie jestem w stanie tego zrobić, mam spotkanie jakieś, nie wiem, cokolwiek, jadę samochodem, nie jestem w stanie tego zrobić i muszę to zrobić. Nadużyłem słowa chyba robić. Więc wysyłam SMS-a, wysyłam coś przez komunikator, wysyłam maila i
I to jest to, żebyśmy mieli tak jakby możliwość tego wyboru, kontaktowania się tym kanałem, który dla nas jest obecnie wygodny. Bo to nawet nie to, że dzielimy się na ludzi, którzy lubią pisać, dzwonić, SMS-ować, tylko raczej dzielimy się na pory dnia i momenty, kiedy możemy właśnie to celebrować albo nie. A celebracją będzie dłuższa rozmowa telefoniczna, a nie celebracją, czyli tym przyciskiem w kawie będzie po prostu wysłanie wiadomości i oczekiwanie jak najszybszej odpowiedzi. Mhm. To, co mi powiedziałeś, zaświtało też mi w głowie. Widzisz, u mnie też trochę świta w głowie. To, że celebracją naszą w przyszłości, jak już ta technologia sztucznej inteligencji opanuje cały rynek, to nie będzie korzystanie ze sztucznej inteligencji, tylko celebracją będzie kontakt z drugim człowiekiem. I on będzie ekskluzywny. To, że będzie ekskluzywny, to ja myślę, że już jest nawet trochę ekskluzywny. A na pewno to będzie coś, może to będzie coś takiego, że po całym dniu siądziesz i powiesz komuś, dzwoniłem dzisiaj na infolinię, rozmawiałem z człowiekiem. No właśnie. Znaczy pewnie jeszcze do tego trochę nam czasu upłynie, ale myślę, że za jakieś 10 lat, jakbyśmy się spotkali albo 20, to będziemy rzeczywiście mieć takie obserwacje. Natomiast słuchajcie, no kończymy nasze wróżby z wróżem Maciejem. Co prawda Maciej dzisiaj ma na imię Kamil i w dodatku Paduch. Moim i waszym gościem był dyrektor do spraw sprzedaży w Tide Software, Kamil Paduch. Ja bardzo dziękuję i jedno zdanie na koniec mam. Miłość to sztuka wyboru. Sztuka wyboru związana ze sztuczną inteligencją bądź drugim człowiekiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to będzie takie podsumowanie naszej rozmowy. Dzięki bardzo w takim razie i do usłyszenia. My się słyszymy, słuchajcie, w kolejnym odcinku podcastu Rzecz o Kliencie. Kłaniam się, do zobaczenia. Do zobaczenia.